Cześć, jestem Antek, zajmuję się tym naprawem. Masz mówić już. Nagrywam te. Tu mam Maryjkę. Maryjka, jak widać, jest niepocieszona, patrzy takim złym wzrokiem. Antek, pisz więcej stand-upu. O. Spójrzmy wszyscy teraz na mój sygnał. Spojrzycie w górę, na sufit. I potem na mój sygnał spójrzcie na sobie po prawej lub po lewej. Jak wasze oczy się spotkają, krzyczcie z całych sił. Bo chodzi o to, żebyście się poczuli równie głupi, jak ja się w tym momencie czuję, nie? Oceniani przez grupę ludzi, tak jak, to nie jest komfortowa sytuacja, chcę was uświadomić. Więc tak, 3-4, wszyscy głowy do góry? Portfele na kolanach? Karol, zbieraj, myślę. Nie, rzeczy. Głowy do góry? Nie patrzcie na mnie, widać, że nie patrzycie. Kurwa, ktoś taki kędziu znajdzie. Nie widać, nie. Widać, to jest jasno. Głowy do góry? Teraz! Nie wiem, co zrobiliście, serio. Ja to jest żart, brniecie w poważkę. To już jest jakby warsztat, nie? Że już wiesz, co wchodzi, uczysz się po prostu tego, co śmieszy ludzi. I już po kilku razach, jak coś ci nie wejdzie, no to to wyrzucasz, a zostawiasz rzeczy, które wychodzą. I to już jest to, co widziałeś, jest efektem pracy, no już powiedzmy pół roku, nie? Że wiesz, że pracujesz nad tym materiałem, powtarzasz go przed ludźmi i on już się na tyle wyszlifowuje, że jesteś pewien, jak będzie wchodziło. To miał wszystko dosyć nowy temat w Polsce. A skąd ci się wziął pomysł na to? Przez przypadek. Pracowałem w knajpie, do której przychodził reżyser HBO i robił treningi z aktorami. Ja tam zacząłem z nim gadać, okazało się, że kumamy, on tam mnie namawiał, żebym jakiś tekst napisał. Napisałem tekst, on powiedział, że to jest taki tekst, że ja go powinienem wygłosić. I nakłonił mnie, stwierdziłem, zrobię jeden występ sobie w życiu, będę miał, wyszedłem raz na scenę przed ludzi i tyle. No i zrobiło się z tego, że już jestem w tym 3 lata ponad, więc tak to wygląda. I to jest normalnie twój zawód na co dzień? No, tak można powiedzieć, że... Stand-uper, tak? Stand-uper. Jeszcze zajmujemy się z Karolem improwizacją, mamy grupę improwizacyjną, że improwizujemy na scenie, więc no, staramy się z tego utrzymać, jeszcze jest tak, wiesz, powoli do przodu, ale no, zaczyna nam to wychodzić powoli. Był o nas artykuł w gazecie, o stand-uperach młodych, takich 4 nas, i zaczął nam się od słów, uwaga, zaczynali w gejowskich klubach, a obok zdjęcia, jak we 4 grillujemy kiełbę. Mało tego, i to jest serio, kupcie ekskluzywę najnowszego, tam to jest. Pierwszy akapit, depresyjny, neurotyczny Antoni Syrek-Dąbrowski, jest również rudy i kiepski w łóżku. Ostatni raz się pukałem za artykuł. Człowiek uczy się na błędach, co? Mam parcie na szkło. Co nie widać po mnie. Ostatnio poszedłem do programu Viva Hot or Not, by przekonać się, że jestem sexy. I odpadłem z publiczności. Kobiety zaczęły na mnie zwracać większą uwagę na ulicy. Więc wiecie, często słyszę coś takiego. Nie widziałem cię w telewizji, przesadzam chodzić! Ja pierdolę, za psychol. W ten sposób szukałem przygodnego seksu. Długo szukałem. Ale jak już znalazłem, to ucieszyłem się nawet, że coś złapałem. Poszedłem taki szczęśliwy do kliniki chorób wenerycznych. Jako jedyny koleś w kolejce się uśmiechałem. Zacząłem zagadywać kolesia obok nawet. Co, uprawiał się seks? Ja też, wyruchacze! Nie powinniście tak robić. Tak, bo ja całe życie myślałem, że seks jest dla mnie najważniejszy. Ale ostatnio zdałem sobie sprawę, że chyba dojrzałem. Uczucia są dla mnie najważniejsze. Nawet ostatnio, to jest naprawdę, musiałem zerwać z dziewczyną, bo nie potrafiła powiedzieć mi, że mnie kocha. Dlatego obiecałem sobie, że ostatni raz umawiam się z głuchoniemą. Moja mama też jej nie trafiła mnie. Ani dzień dobry, ani do widzenia. Nie, żebyście mnie źle nie zrozumieli. Ja się nie śmieję z niepełnosprawnych. Ja ich rucham. Wiem, co myślicie. Jestem dżentelmenem. Ale mam zasadę, nie biorę kobiet na wyszukane randki. Bo to wymaga kupę wysiłku, planowania, zupełnie jak gwałt. Ja w takim... Nie, stawiam na to drugie, bo tam sprawa jest pewna przynajmniej.
prostytutki mają taką rzecz, że mówią, za żadne pieniądze tego nie, to jest chore. Okazało się, że czymś takim jestem ja. Cześć, jak masz na imię? Natalia. Dobra, nie umiem improwizować. Szanić to. Słuchaj, Natalia, wiesz, że obudujesz to gen recesywny. Ludzie wyginą za 100 lat, dlatego chciałem się zapytać, czy się skusisz. Tak? Widzisz, a ja mam standardy. Żartuję! Jestem przyznaty, nie mam standardów. Co? Jestem tutaj, żeby udowodnić takimi właśnie zachowaniami. A właśnie, że ludość no nie jest wredna, no. Nie jestem wredny. Ja na przykład ostatnio spotkałem grubego takiego bezdomnego na mieście. Mówi, przepraszam, daj mi pan trochę kasy na jedzenie. Ja mówię, stary, to już chyba starczy. A nawet można się zapaść na ulicy, no sorry, nie? To nie masz, ty masz dostatecznie dużo ruchu? Otyłość to choroba, a zdrowie jest bardzo ważne. Ostatnio się o tym przekonałem, bo bardzo bliska mi osoba trafiła do szpitala. Mój dealer. Nikomu jeszcze nie życzyłem tak szybkiego powrotu do zdrowia. Dzwonię do niego ostatnio, mówię, siema stary, słuchaj, potrzebuję geks zielonego. Co? W szpitalu. A kiedy będziesz w centrum? Leżysz w centrum, zajebiście, słuchaj. Co? Nie ruszasz się, okej, dobra. Co? Stwardnienie rozsiane, miesiąc życia, Słuchaj, ty podbiję za 20 minut. Typowa polska babcia, dewotka, rasistka, antysemitka. Nie mówię, że faszyzuję, ale próbuję założyć portal społecznościowy. Nasza rasa! Ona przychodzi do mnie ostatnio i mówi, Anusz, uwielbiam twoje porady. Masz taką antysemicką rodę. Jak twój dziadek. A on to był mężczyzna, nie to co wy teraz, cipy, banda pedałów. Twój dziadek potrafi spowodować, że kobieta czuła się kobietą. On, wiecie, puszczał mi pierwszą drzwiach, nie pozwalał głosować. Wiesz, jak miał prawo na randkę, to nie pytał, czy chce iść. Ja się o orgazmie dowiedziałem w wieku 54 lat. Z telewizji. Ja mówię, babciu, przestań. Antoś, słuchaj. My seks oralny odkryliśmy na rok przed śmiercią dziadka. Dla mnie to było trochę jak rzucie suchego daktyla. Ale twój dziadek uroczy wyglądał z małą ptaszką w ustach, jakby stał spaghetti. Mówię, babciu, przestań! Jakieś mam al dente. To jest oczywiście żart. Prawda jest taka, że kiedy mój dziadek dostał Parkinsona, to na nowo odkrył masturbację. Marysia! Marysia! Szybko! Nie żartujmy z tego, bo mój dziadek naprawdę zmarł przez Parkinsona. Postanowił ogolić sobie jądra. Policja nadała sprawie pseudonim tata. Ja się nie śmiałem. Mój ojciec z kolei też jest niezłym agentem. O, ja myślałem, że on do 12 roku życia matureta. Nie wiecie, no kurwa chuj, kurwa chuj. Okazało się, że po prostu mnie nie lubi. I uważam, że zrujnowało moją psychikę dość mocno bajki Walta Disneya, którego uwielbiam tak bardzo ironicznie, ponieważ moim zdaniem jest on drugim największym psychopatą po Hitlerze XX wieku. On po prostu rucha emocjonalnie wszystkie dzieci od 50 lat, nie oszukujmy się. Możecie zapytać jak? No więc wam powiem. Czego najbardziej boją się dzieci? Dzieci najbardziej boją się rozłąki z rodzicami, odseparowania, więc uwaga, co robi Walt? Jedziemy po bajkach. Król lew, sawanna, krąg życia i zabijamy mu ojca, a potem wysyłamy na pustynię, by samotnie zdech, bez jedzenia i picia, gdzie znajduje go, uwaga, para dorosłych mężczyzn, którzy zostali wykluczeni ze społeczeństwa z bliżej nieokreślonych powodów. Niby bomba zapierdzenia, ale może Walt sugeruje, że była nadmierna aktywność w okolicy odbytu. Nie rozgryzłem tego. Ale wiecie, co zaskoczyło mnie jedno, że nie sądziłem, że w Królu Lwie znajdę argumenty za tym, że pary homoseksualne wspaniale wychowują dzieci. No bo Król Lew wyrósł na wspaniałego Króla Lwa. Kolejna bajka. Gdzie jest Nemo?
Mały Nemo. Matka zabita, rodzeństwo zabite. Rozdzielamy go z ojcem w pierwszych 3 minutach filmu i zamykamy w pudle. Czyli motywy przewijające się u Walta Disneya to morderstwo rodziców i uwięzienie dzieci. 101 Dalmatyńczyków. Porwanie od rodziców, obdarcie ze skóry w perspektywie. Słyszycie żarielka ma obojej rodziców? Matka zabita przez rybaków. Ale najbardziej, to jest moje ulubione, interesuje mnie, jak powstał scenariusz do Dumbo, do bajki, która zniszczyła mi psychikę. Do dziś na widok słonia się moczę. Bo moim zdaniem przyszedł do Walta Disneya scenarzysta i powiedział: Walcie, mam pomysł na stworzenie nowej bajki o słoniku, który jedzie z mamą i tatą nad jezioro, gdzie poznaje ptactwo wodne, rybki, bardzo edukacyjna i przyjemna bajka. I co mógł on wtedy powiedzieć? Co? Edukacyjna, przyjemna? Nigdy! Po pierwsze, słoń będzie w cyrku zarabiał na chleb, kurwa! Z matką go zamkniemy, ojca wodny nie będzie miał! I dzieci będą z niego szydzić, że ma duże uszy, tak, kurwa! Wiem, i matka będzie próbować pozabijać te dzieci, ale wtedy zamkniemy ją w innej klatce i słonika w innej klatce, to będzie... Słuchaj, scenarzysto, to będzie genialna scena. Matka będzie próbować wyciągnąć do słonika swoją trąbeczkę z klatki, słonik będzie próbował do matki wyciągnąć trąbeczkę, z tyłu grają smyczki, ruchamy te dzieci emocjonalnie, rozumiesz? Ruchamy! Wiem! Jeszcze naćpamy słonika. Wasza wysokość, nie możemy naćpać słonika w bajce dla dzieci. Co? No dobrze, dobrze, to w takim razie wiem, nie się napiję szampana z kubełka przypadkiem, ale pokażcie ten stan upojenia jako taki kolorowy, przyjemny, z bąbelkami, że dzieci będą miały w wieku 13 lat. Później się ćpać, czy nie ćpać? Ćpać! Okej, Walcie. A jakie książki przyrobimy na bajki dla dzieci? Co? Jest tak... Słonik z lopetami, tak. Matka ginie od razu pod kopytami, a kupotem gówniarza zamykamy na wieży, nie gnije tam przez resztę życia. Wiem. Księga żółli, ani ojca, ani matki wychowany w lesie przez psy, kurwa. I jego tylko z grubej nami. Śmierdzieć w imię za dzieci, to się sprzedaje. Tak, Walcie. A co zrobimy, boję się zadać to pytanie, co zrobimy z Bambi? Stary mu las, kurwa! Widzę to! Ale najpierw zajmiemy się go matką. Niech się pasie samotnie, samą się na polanie i wtedy... Zabijam matkę! No więc... Jeżeli jesteście upośledzeni emocjonalnie psychopatami cierpiącymi na lęk aspiracyjny jest obiektem własnej miłości, to wiecie już komu podziękować możecie. Dziękuję bardzo. Mój stand-up ostatnio leciał w telewizji i Comedy Central, wybierając jaki film puści po moim stand-upie, zrealizowało skryte obawy wielu kobiet, bo ramówka była taka. Dziś wieczorem najpierw Antoni Syrek-Dąbrowski, a potem infekcja. Udawaliście kiedyś geja, żeby poderwać dziewczynę? Nie? Nie, dziewczyny nie. Mi się zdarzyło. Chodziliśmy razem na imprezy, super. Przebieraliśmy się. Obgadywaliśmy chłopaków, takie trochę. Ale raz zrobiłem coś strasznie gejowskiego. Już nie mogę odwrócić tego, że jestem hetero. Bo to jest bardzo osobiste. Ja upiekłem jej ciasto. A potem przespałem się z jej bratem. Co? Długo szukałem. Nie wiedziałem, jak poderwać kobiety. Po prostu... Dopiero chyba w wieku 20 paru lat zrozumiałem, co działa na kobiety, że każdy mężczyzna posiada naturalny afrodyzjak, jaki produkuje jego ciało, który działa na kobiety. Łupież. I ta wiedza łupieżu pozwoliła mi poderwać kobietę, taką, wiecie, prawdziwą polską katoliczkę. Ja nie jestem wierzący, ale starałem uszanować się jej uczucia religijne, dlatego stosowaliśmy jedyny akceptowany przez Kościół katolicki doustny środek antykoncepcyjny. Wytrysk. Ona była na polonistyce
I dzięki niej poznałem wiele słów, których nie zna przeciętny mężczyzna. Wiecie, kabotyn, mizogin, dezodorant, widelec. Nasze kłótnie po pół roku wyglądały tak, że siedzimy w kuchni, ona wkurwiona ze szlugiem w ręku, ja po drugiej stronie stołu ze słownikiem wyrazów obcych Kopalińskiego. Czekam na kolejną piłkę. Dostaję. Impotent. Kurwa, co to jest? Znalazłem. Starałem się zachować jak mężczyzna, więc zacząłem płakać. Pogodziliśmy się tego wieczora. Leżymy razem w łóżku i ona nagle zaczyna szeptać. Jezu, jakiego ty masz dużego penisa. Ja mówię, przestań gadać przez sen! Rozstaliśmy się, bo podobno byłem kiepskim kochankiem. Odchodząc, powiedziała mi: Antek, ja się bałam do ciebie listy pisać, myślałem, że poczta też nie dojdzie. Mam strasznie kiepski tydzień ostatnio. We wtorek trafiłem na izbę wytrzeźwień. Nie byłem na to psychicznie gotowy, bo szedłem sobie właśnie do pracy. W czwartek z kolei zgubiłem iPhone'a i przez 3 dni musiałem walić koks ze starej Nokii. Do dziś mam odciśniętą gwiazdkę na przegrodzie, po prostu poszedłem taki totalnie przećpany do roboty. Jak się pewnie domyślacie, jestem psychologiem dziecięcym w szpitalu. Okazało się, że nie powinienem tam robić dzieciom na onkologii. Idzie rak, niebo, rak, jakoś. Ja to lubiłem, co? Wywalili mnie z roboty. O, szok. Poszedłem na przystanek i stałem sobie tam, po prostu byłem rudy tam na przystanku, nie? I przypomniało mi się tam, zdarzyło się coś, co mi przypomniało, dlaczego nienawidzę mentosów. Pamiętacie te reklamy, że tam ktoś zjadał mentosa i mu wpadał świetny pomysł do głowy? I stanął koło mnie dresiarz, zjadł mentosem i przyjebał. Może to takie właśnie rzeczy powodują, że jestem bardzo wrażliwym człowiekiem. Ja wcześniej łapię jesienną depresję, wiecie. Tak na początku lipca mniej więcej. Bo jestem blady. Dobija mnie to, że jestem bardzo blady. I w zeszłe wakacje byłem tak tym dobity, że nawet próbowałem się zabić. Przedawkowałem samoopalacz. Ale uratowali mnie, zawieźli do szpitala. Wyglądałem jak pierwszy rudy murzyn. Próbowałem zachować twarz w tej sytuacji, zacząłem rapować. Oni wezwali egzorcystę. To był ciekawy dzień, nawet jak na szpital psychiatryczny. Ja przyjąłem taką dawkę samoopalacza, że ja naprawdę uwierzyłem, że jestem murzynem. Oni nie wiedzieli, jak mnie przekonać, że nim nie jestem, więc przyszedł psychiatra, usiadł, zjadł mentosa, przyjebał mi. I mówi: Antoni, spójrz na swojego penisa. Okazało się, że jestem Azjatą. Ja tam miałem dużo czasu na przemyślenia. Oglądaliśmy przez te zakratkowane telewizory, wiecie, nieśmiertelnych tam z Seanem Connery, co się na miecze bili. I doszedłem do wniosku, że Kaczyńscy mają coś z nieśmiertelnych. Wiecie, bo może pozostać tylko jeden. Nie. Ja tam też doszedłem do wniosku, że na pewno coś będzie imienia Lecha Kaczyńskiego, ale to na pewno nie będzie lotnisko. Jest to w pełni logiczna myśl. Ja tam dużo myślałem o tym, że jestem właśnie taki rudy, blady i tak doszedłem do wniosku, że wiecie, dużo kobiet ma swojego gay frienda, a tylko niektóre mają swojego rudego frienda. Bo geje i rudzi mają dużo ze sobą wspólnego, na przykład nie uprawiamy seksu z kobietami. Geje, bo nie chcą, rudzi, bo kobiety nie chcą. Wiecie, gay friend jest taki, zabierze was na imprezę, pomoże się ubrać, w ogóle jest cool, fajny, nie? A rudy friend jest jak taki wasz kochany piesio. Taki, że wiecie, że przyjdzie, przytuli się, cieszy się na wasz widok, tak spoglądasz w tego czystka i myślisz, nasrał na dywan, kurwa. Moja koleżanka kiedyś zżerana wieloletnią ciekawością mówi: Antek, ty jako rudy to wolisz blondynki czy brunetki? Ja mówię, dla mnie liczy się to, że jestem daltonistą, ja nie widzę zupełnie. I ten mój daltonizm wpłynął tak na moje życie, że ja jeszcze jako rude dziecko sam gnębiłem rude dzieci. Popieprzyły mi się strony. O tym, że jestem rudy, dowiedziałem się w wieku 20 paru lat. Przeżyłem załamanie nerwowe i zrozumiałem, czemu rudzielce nazywało mnie jebanym Judaszem. Weszło, tak w końcu. Wyszedłem ze szpitala.
Nie mogłem mieszkać sam, powiedzieli, że muszę mieszkać z babcią swoją. Moja babcia to w ogóle jest wspaniała kobieta, ona dba bardzo o więzi rodzinne. Na przykład każdemu u nas na osiemnastkę kupuje miejsce na cmentarzu. Prawda, jak ja dostałem tą kopertę grubą, myślę, 300 będą. Otwieram, czytam, cmentarz Brudnowski gratuluje grobu numer 9 w alejce P. Do zobaczenia. Myślę, kurwa, co? Dziękuję. Wielkie brawa dla Krzysztofa Unruga. Krzysztof jest aktorem, widziałem go w kilku filmach i muszę przyznać, że jest jednym z moich ulubionych młodych alkoholików. Wprowadził w moje życie dużo radości, przyniósł mi ogień radości, jest trochę jak Prometeusz, bo też wkrótce straci wątrobę. Jest... Krzysiek jest aktywnym społecznikiem. Jest, wiecie, wyautował się, że jest gejem w pierwszym Comedy Central i od razu stał się twarzą kampanii na rzecz homofobii, co uważam za wspaniały ruch z jego strony. Jego chłopak powiedział mi, Krzysiek uwielbia chodzić nago po domu bez majtek i wtedy, jak jest przeciąg, da się słyszeć takie... To ironiczne, że ten z nas, który najczęściej zagląda do butelki, brzmi jak jedna. Jest z nami też mój dobry kolega Abelard Giza, kabareciarz i filmowiec. Abelard, ludzie się śmieją, że wygląda jak Arab, ale nikt nie mówi o tym, że był przez to gnębiony w szkole, przez urząd imigracyjny. Abelard jest posądzany też o udział w atakach z 11 września. I to nie jest do końca prawda, bo wiecie, w tych samolotach naprawdę nie było terrorystów. To sami pasażerowie podjęli decyzję, kiedy od stewardesy usłyszeli, a teraz maraton filmów Abelarda Gizy. Podjęli słuszną decyzję. Abelard jest bardzo upartym człowiekiem, od 10 lat robi licencję pilota i wiecie, bo nikt nie chce zobaczyć, jak wychodzi z kokpitu i mówi, witam, nazywam się Abelard Giza i zaraz od la 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 latujemy. Jest z nami też jego dobry kolega Kasper Ruciński. Razem jeżdżą i odkrywają nowe miejsca, nieznane nikomu, jak Robinson Crusoe i Piętaszek. Kasper mnie fascynuje. Jego przekonanie, że jest śmieszny, jest trochę jak ostatnie dni prezydentury Johna F. Kennedy'ego. No po prostu nikt nie wie, co mu do łba strzeliło, nie? Wiecie, bo Kacper ma bardzo znany set o wizycie w kinie. Dla człowieka z Malborka to musiało być przeżycie. Bo bilet do kina w Malborku kosztuje 80 zł, w tym 5 dych na pociąg do Gdańska. Bo 10 lat temu zamknęli w Malborku kino, ale co roku mają rekonstrukcję tego wydarzenia. Małe dzieci przebrane za buldożerki pukają główkami w nowe centrum handlowe. Gaweł Feliga. Człowiek wielu braków talentu. Gaweł, nie, na serio, masz świetną stylówę, wyglądasz jak ofowy bezrobotny. Tak naprawdę Gaweł nie ma pracy, bo jest artystą, jest prawdziwym artystą. Wiecie, on musi mieć czas na swoje ofowe projekty, jak zmywanie, pranie, siedzenie dniami w pokoju bez celu. Gaweł lubi czarny humor. Niektóre jego żarty są ciemniejsze niż sutki Abelarda. Mają włosy w ogóle. Gaweł, poza tym nie rozumiem twojej zajawki z zaliczaniem dziewic, bo dla mnie to jest trochę jak szukanie dziury w całym. Maciek Adamczyk. O Maćku mogę powiedzieć, że z całego serca i zupełnie szczerze mam go w dupie, więc przejdźmy do kogoś innego. Bart ma, nie wiem, czy wy go znacie, ale Bart ma bardzo charakterystyczny styl mówienia, jest bardzo zaraźliwy, taki elo, wiadomic. Jest taki mały, mały kudłaty raper. I ja chciałem ci, Bart, coś zarymować. Wiecie, jak sprawić, żeby Bart biegał jak atleta? Poturlać przed nim pulpeta. Czarek Jurkiewicz. Czarka podziwiam za determinację, inteligencję i samoświadomość, że scena to jedyny sposób, by stracił dziewictwo. Tylko Czarek ma ostatnio ogromne problemy z sercem, bo bez przerwy jara od 13 roku życia. To już jest ile? 10? 12 miesięcy?
Dziewica z chorym sercem. Czarek, uważaj, twój pierwszy raz może być twoim ostatnim. Karol Kopiec. Najbardziej wierząca osoba, jaką znam. A przez wierząca mam na myśli głupia. Karol wierzy w różne bzdury. W Yeti, potwora z Loch Ness, dziewczynę Czarka. No po prostu... Karol między innymi wierzy, że woda ma pamięć. Prawda, Karol? Serio pytam. Karol, wierzy, że woda ma pamięć? No, widział na YouTubie. Widzisz, Karol... Karol, jeżeli woda ma pamięć, to będziesz musiał się gęsto tłumaczyć swojej wodzie z sedesu. Teraz chciałem przejść do naszej gwiazdy wieczoru i chciałem na chwilę przestać się roastować, bo na serio chciałem powiedzieć, że to jest dla mnie ogromne wyróżnienie, że w tym etapie kariery występuję razem z Hubertem na scenie, bo moja kariera się dopiero zaczyna, a jego kończy. Więc jest to wyjątkowy moment dla nas obu po prostu. Hubert dostał w 2000 roku Wiktora za odkrycie roku, ale to co ciekawe, w 2012 dostanie za upadek tysiąclecia. Hubert, aby podkreślić swój status gwiazdy, haftuje sobie na bieliźnie swoje inicjały. Ja, aby oddać twój charakter, dohaftowałbym ci jeszcze J. Mało kto wie, że Hubert ma wkład w rozwój polskiej matematyki. Otóż nagroda telekamery dla Katarzyny Skrzyneckiej i Huberta Urbańskiego udowodniła, że dwa minusy dają plus. Z jego strony dowiedziałem się, że Hubertowi niestraszne są ekstremalne warunki. Podczas reality show Wyprawa Robinson, Hubert w temperaturze 40 stopni i wilgotności powietrza 95% zameldował się do pięciogwiazdkowego hotelu. Wow! Szacun! Totalny! Z kolei w programie Jestem jaki jestem co tydzień podsumowywał życie Michała Wiśniewskiego, a aby osoby głuchonieme rozumiały, co się dzieje, w rogu ekranu specjalnie wyszkolona kobieta rzygała do kubła. Dzięki mojemu dealerowi dostałem się do pewnego programu w telewizji. Nazywał się Beep My Right Stedem. Kojarzycie to, co odpisowują bryki, nie? Znaczy, w moim przypadku to było, że mnie zabrali do szewca i kupili mi miesięczny. Więc ja tam siedzę w samych skarpetach i nagle wpada Tete, nie? I mówi: elo, ziomuś, patrz, jak odpicowaliśmy twoje laczki. Na bosko, dostajesz złote wkładki, wielkie ją, do tego dwie 17-calowe sznurówki z chromowanymi końcówkami. Więc tak, stary, 2010, dwa buty, na raz na 2-3 haga. Ja mówię: Tete, przestań generować liczby. Na raz na 2-3 haga, pozdroszę, ja mówię: Tete, zamknij się. I przyszedł do mnie producent, mówi: Antek, nie uspokaja Tetego, on musi generować liczby, żeby zachować stabilność psychiki. Jak zacznie generować liczby pierwsze, spierdalaj. Co? Tak, bo się wtedy zmienia w geja hip-hopowca. Nie mówię: brecisz. I wtedy usłyszałem: pozdro 601, 607, 613. Myślę: o kurwa. I wtedy wypadł i zaczyna nawieźć do kamery, mówi: elo, elo, ja chciałem wam pokazać mój nowy freestyle ziomowy, więc tak. Na rewirze ziomalamy, nacieramy się olejkami, co już? Dobrze. Jeszcze raz. Wiesz tak, jestem Tede. Mistrz słów żonglę, nieustępliwy jak rakionde. Dziś peja, zrobisz ciebie gejo, kurwa, Tede! Ogarnij się, Tede, ogarnij się. Dobra, jeszcze raz. Więc tak, oto moja nowa hip-hopowa nuta. Trzymam mikrofon, ale widzę fiuta. Kurwa! Tede pękł wtedy i mówi: dobra, szanie, to ja się gwałtuję. Jestem gejem hip-hopowcem, ale nie jestem jedyny w Polsce. Mam chłopaka w Poznaniu i chciałem go serdecznie pozdrowić. Chuj ci w dupę, peja! Straszne, wiem. Mój ojciec w ogóle, on ma kryzys wieku średniego. Przychodzi do mnie i mówi: ktoś, słuchaj, chcę gram marihuany. Mówię: tato, ja nie palę. Mówię: Antek, ty nie masz 5 lat zapalenia spoiwek, spoko. Gram marihuany, ile to by kosztowało? Mówię: gram, tato, za 150 zł. Jak nie można wałować własnej rodziny, to kogo? Tak, no, potem on goni moje stare podwieście. Zastanawialiście się, co by było, gdyby Jezus Chrystus był tak centralnie brzydki? Tak centralnie, jakby ludzie na niego reagowali. Patrz. Podobno urodził się w stajni. Z takim ryjem.
Hello. A co by było, gdyby go rzucili na pożarcie? Co by przyszedł jakiś trener Lwów, mówi, ty, Lewki, dzisiaj pasztet na obiad. No dawaj, Chrystek, na arenę. Dobra, wypuścili te lwy. Ja mam kota, Chrystus był niedomyty trochę, tam biegał po tej pustyni, kudłaty. Ja wiem, jakby to się skończyło. Uwaga, uwaga. Lew numer 4 wyżygał Chrystusa. Lew numer 4. Co? Ja nie wiem, czy to się liczy jako zmartwychwstanie. Co? Nie. W Biblii będziemy to gówno musieli zmienić, bo to nie przejdzie, stary. Oto ciało Chrystusa, niech je ktoś posprząta. Jestem Antek. Jestem bardzo nieśmiały. Ale świetnie się rucham. To jest... Serio. To jest mój drugi występ w telewizji. I bardzo się denerwuję. I reżyser mi poradził, że dobrze mieć pozytywne nastawienie do publiczności. Dlatego przed wejściem trzasnąłem dwie ekstazy. Jak zaczną mi wchodzić, to zacznę się głaskać i stać mikrofon. Rozpoznajcie moment. W ogóle możecie mi pogratulować, bo zostałem twarzą Comedy Central od zeszłego tygodnia. Oglądalność spadła do zera. Ogląda nas w tym momencie trzech śpiących emerytów i montażysta. Siemo. Tak, więc chciałem wam coś na wstępie powiedzieć o czekoladzie. Tak, żeby się rozluźnić, bo to zawsze coś pozytywnego. I zawsze jak oglądam reklamę czekolady, to spodziewam się, wiecie, nacisku na smak, przyjemność, chwilę zapomnienia, coś naprawdę fajnego. Ale moja koleżanka Gaja ostatnio mnie uświadomiła, że niemiecka czekolada rządzi się trochę innymi prawami, bo hasłem reklamowym niemieckiej czekolady jest Quadratisch, praktisch, gut! Myślę, wow, to brzmi pysznie, naprawdę mam ochotę spróbować tej czekolady. Chciałem coś o swoim życiu powiedzieć też. Bo miałem trudne dzieciństwo. Byłem molestowany. Ciągle dotykała mnie bieda. Naprawdę, mój tata bardzo mało zarabiał. Ledwo nam starczało od pierwszego do pierwszego wieczorem. Ale był naprawdę prawdziwym mężczyzną. Był trochę klon zawodowiec, wiecie, nie umiał czytać i pisać. Ale moja mama zawsze umiała sobie świetnie poradzić z naszą biedą. Na przykład rysowała mi kanapki do szkoły. Cześć, mamo. Ale były też minusy. No, mieliśmy syfy w mieszkaniu. I zawsze zazdrościłem bardzo mojemu bogatemu koledze Jarkowi tego, że posiada taką panią z Ukrainy do sprzątania. Znaczy, przepraszam, źle się wyraziłem, on jej nie posiada. Jego mama ją posiada. A czasami nawet ojciec. To jest dziwna rodzina w ogóle. Tak. Więc w wieku 5 lat dowiedziałem się, że jestem adoptowany. Przyszedłem do moich rodziców, taki, mamo, tato, kim są moi prawdziwi rodzice? My. Pakuj się. I tak. Nie wiedziałem, jak się zachować, wiecie. Tak. Byłem zaskoczony tą sytuacją i zacząłem błagać, powiedzieć, że zostanę, dajcie mi zostać, bo wezmę większy udział w obowiązkach domowych i naprawdę mieliśmy skromne zasoby i dlatego musiałem nauczyć się doić kota i robić z tego masło. Jestem chyba jedynym człowiekiem, który wie, jak smakuje masło z kota. Ale to nie było najgorsze. Najgorsze było to, że byłem bardzo rudy jako dziecko. Teraz jestem taki brązowo, rdzawo, chuj wie co. Ale jako dziecko byłem taki na maksa rudy, że jak chodziliśmy z klasą do zoo, to od razu mnie wsadzali do orangutanów. To było ciężki okres dla mnie w moim życiu, bo ja, wiecie, musiałem walczyć o pozycję w stadzie, iskać wszy, rzucać gównem w przechodniów. Zupełnie jak moja podstawówka w sumie. I na szczęście moi rodzice, łamiąc prawo i dużo ryzykując, dokarmiali mnie tam w klatce. Ja sam z własnej inicjatywy próbowałem kilka razy uciekać. Tak, ale zawsze łapał mnie woźny, gdzieś tam powalał, raził prądem i raz mnie tak przypieprzył, że musieli wezwać weterynarza. I przyszedł weterynarz i tak zaczął mnie fachowo badać. Ty, dziwna ta małpa. Słuchaj, obudź go szlauchem. Co go polewasz? Przyjeb mu. Dobra. Zrobimy tak. Ja wypikszę jak zgon i sprzedamy go na eksperymenty medyczne. I pobyt w laboratorium L'Oréal
bardzo zmienił moje życie, bo do dziś na dźwięk wyciskanego szamponu udaję martwego. Serio, nie mogę grillować ze znajomymi, bo to zawsze takie pff, pff. Antek, uspokój się, to tylko ketchup. Antek, Antek! Dajcie szlauch. Teraz już jestem dorosłym człowiekiem. Ale moje życie jest równie tragiczne. Mieszkam z rodzicami. Mieszkam z mamą i tatą moja mama ma menopauzę obecnie, a mój tata przychodzi, ma kryzys wieku średniego, więc muszę lawirować między monterem spoilerów w lanosie, a wąsatą miną pułapką. Więc to jest ciężka sprawa, naprawdę. Tam siedzi moja mama, nie wiecie. Zacząłem obserwować bliżej objawy menopauzy. Wahania nastrojów, drażliwość, nadmierna potliwość, przyrost masy i zrozumiałem, że moją matkę dzieli naprawdę cienka granica od dresiarza na koksie. Serio. Reaguje absurdalną agresją na proste komunikaty. Przychodzę do niej ostatnio i mówię, mamo, zbliżają się twoje 50. urodziny, więc z bratem i tatą postanowiliśmy oddać się do domu starców. Dostałem z główki. Budzę się kilka godzin później w kołyży własnej krwi. Patrzę, nie mam portfela ani komórki. Co się okazuje? Moja mama jest w kuchni i wali koks z jakimiś dziwkami, ustawia się na manieczki. Pomyślałem, wow, menopauza to naprawdę trudny okres dla kobiet. Nie no, mamo, wiesz, że żartuję, nie? To ja wiem, co ona myśli, ona się tak śmieje, bo to będzie, ty, ja cię dojadę w domu, ty rudy lamusie. Moje życie to w ogóle jest zbiór tragicznych interakcji z ludźmi. Z półtora roku temu siedziałem sobie w metrze. Wtedy też jak grypa wchodziła do Polski i tam podobno ludzie zaczęli chodzić w maskach. Ja sobie pomyślałem, jak zobaczę jakiegoś idiotę w masce, to obiecuję sobie, zacznę przed nim się pokładać, kaszlać, po prostu umierać przy nim, bo zasłużył, no to jest głupi. I tak sobie siedzę na tej ławce, na stacji metra, się śmieję, są do siebie, jest zajebiście. I nagle podchodzi do mnie jakaś pani i mówi, jest pan odrażający. Ja mówię, co? I ona sobie poszła. I okazało się, że ja siedziałem na tej ławce, się śmiałem, patrzyłem na telebim, na którym było napisane pożar przedszkola w Płocku, 8 dzieci nie żyje. Tutaj. Ja widzę, że śmiech to zdrowie, ale tutaj ktoś walczy z ostrą infekcją, widzę. W ogóle to nasz kraj się zmienia na lepsze. Ewoluuje. Z roku na rok idziemy w kierunku zachodu. Nawet warszawska policja w maju tego roku zabiła swojego pierwszego murzyna. Wiem, co czujecie. Jezu, klaskać czy nie, kurwa. Spoko. Wyjaśnię wam, że wszyscy pójdziecie do piekła. Nie ma problemu. Ale nie tylko, że się zmieniamy. Gdzieś w głębi duszy pozostaliśmy tak naprawdę przesądnymi Słowianami. No bo w tym roku na wiosnę najpierw topiliśmy marzannę, potem chowaliśmy prezydenta. Żniwa powinny być dobre. Czekajcie, bo znowu coś zapomniałem. Jak się nazywa człowiek wrażliwy na pogodę? Powodzianin, właśnie. I właśnie żniwa miały być dobre, ale nadeszła powódź i ona niszczy wszystko, łącznie z moim zdaniem z językiem polskim, bo mój kolega był ostatnio na randce w te wakacje, były te, wiecie, powodzie i tak dalej i on się całuje z dziewczyną i ona nagle przystaje i mówi do niego, Jezu, jestem tak podniecona, że mam przysionki. Co? Straszne. Nie, dobra, to byłem ja. I ja to powiedziałem. W ogóle, posłuchaj PO, genialna sprawa. Zaczęli pracować nad nową ustawą powszechny dostęp do broni palnej w Polsce. Więc myślę, po co nam powszechny dostęp do broni palnej? Przed czym w Polsce mamy się takiego bronić? Co? Nadmierne opady, śniegu, nie! Pff. Kurwa. Powódź! Pff. Zespół Filiku Picha. Pff.
Dobra, przykład zespołu Phil powoduje, że znalazłem sytuacje, w których przydałaby się nam na pewno broń. Bo na pewno każdy z was robił zakupy w hipermarkecie w weekend. I ja uważam, że z bronią dostałbym się szybciej do kasy. Ale obawiam się, że nasze wiadomości zostałyby zdominowane przez doniesienia o takich wydarzeniach. Wyobrażam sobie to mniej więcej tak. Witam państwa w wiadomościach wieczornych. Promocja wołowiny w Kelfurze zbiera kolejne żniwo. 135 osób nie żyje w strzelanie kolejkowej. Przenieśmy się do naszego reportera, który jest na miejscu w najniebezpieczniejszym hipermarkecie Europy Środkowo-Wschodniej, Kelful Wileńska. Jemu to zawsze chwilę zajmuje. Witam państwa! Zostanę tu przeniesiony z Iraku i powiem, że z chęcią tam wrócę. Jesteśmy teraz na warzywach, próbujemy przedostać się na nabiał, ale ogień emerytów z dzieła mięsnego nam to skutecznie uniemożliwia. Chcemy zrobić wywiad z kasjerkami. Na szczęście tutaj pani Irena, która normalnie z kasjerką teraz zostawia w kamizelce kulturnej ketchup na półki. Pani Ireno, może kilka słów komentarza? No wie pan, no dobrze, że mam te pampersy, bo seramy ze strachu, no. Cześć, nazywam się Antek. Jak pewnie zauważyliście, jestem rudy. Tylko, że mało kto wie, że my rudzi jesteśmy murzynami rasy białej. Tak, jestem wyszydzany, napiętnowany i odrzucany z powodu koloru i nawet nie umiem rapować. Tak się urodziłem. Byłem dużo bardziej rudy, jak się urodziłem, ale moja mama świetnie to dźwignęła. Zaczęła pić. Mój ojciec był z kolei dumny, że ma syna w końcu. Bo się bardzo ucieszył i pamiętam, przyszedł do mnie nad kołyskę i zawołał moją mamę. Mówi, Gośka, chodź tu. Co on ma z twarzą? To, co to jest? Twój syn się uśmiecha. To weź go czymś przykryj. Musimy to jakoś nazwać. I do 6 roku życia myślałem, że mam na imię, to nie może być prawda. Dobra. Nawet kot ze mnie szydził, srał mi do kojca zamiast do kuwety. Kiedy zacząłem czworakować, co już próbował mnie pokryć, bo brał mnie za rudą samiczkę. Ale moi rodzice nazwali go pieszczotliwie Puszek Gwałciuszek. Co mnie wcale nie bawiło, mały wredny kutas. I tak, kiedy miałem 7 lat, nadszedł czas iść do szkoły. Moi rodzice zabrali mnie na spacer i tak biegłem przed nimi. Moja mama woła, Antoś, tylko patrz pod nóżki. Ja tak stanąłem, spojrzałem i usłyszałem ojca za sobą. Ja pierdolę, w szkole go zabiją. I kolejną bardzo ważną zmianą w moim życiu było, kiedy wyszedłem z wanny w wieku 13 lat. Szedłem, spojrzałem na dół. Kurwa, tu też? I stałem się wtedy ateistą. Moi przyjaciele byli bardzo wspierający, zaczęli mnie nazywać ogniste krocze. Czyli moje życie seksualne praktycznie się skończyło, zanim się jeszcze zaczęło. Ale udało mi się w końcu stracić dziewictwo. Miałem 20 parę lat, co prawda. Nie była piękna, nie była w moim typie. No była drażająca, no ale kuzynek się nie wybiera, nie? I kochamy się, słuchajcie. Dostępuję seksu, czekałem na to tyle lat. Smak, zapach, dotyk, bliskość. Mieszają się wszystkie zmysły. I słyszę nagle najcudowniejszy dźwięk, jaki wydaje kobieta podczas stosunku. I dałem sobie spokój z seksem. Mówię, koniec! Skupiam się na nauce. I skupiłem się na nauce na tyle dobrze, że pół roku później wylądowałem na Tajwanie ze stypendium. Jestem w restauracji, drugi dzień na Tajwanie. I podchodzi do mnie kelnerka, zanim zdążyłem jeszcze coś powiedzieć, ona mówi, o mój Boże, jaki ty biały, jak ściana. Tu też? Ale ona skoczyła za mnie, powiedziała, uwielbiam to. Chodźmy na piwo. I słuchajcie, tej nocy nie tylko wylądowaliśmy na piwie, ale nawet u niej w łóżku. I od niej się dowiedziałem niesamowitej rzeczy. Okazuje się, że w Azji panuje obsesja bladej skóry. Im ktoś bledszy, tym lepszy. Czujecie to? I jest tak, kolejna impreza. O mój Boże, jakie ty masz niebieskie oczy? Bam, wyrobił. Nie byłem na to gotowy, bo nagle z szerokiego rudzielca, średniego wzrostu, stałem się wysokim, niebieskookim blondynem. I
I to było niesamowite. To było jakby jakaś wyższa siła wzięła mnie i powiedziała: Antek, teraz cię przeniosę z jednego miejsca na drugie, aby ci coś pokazać. Ty się w ogóle nie zmienisz, zmieni się tylko kontekst, w jakim występujesz. I to była niesamowita życiowa lekcja. Wiecie, ten przygodny seks na Tajwanie. Nauczyłem się, że rzeżączka to poważna choroba. Więc ręka w górę, czy są na sali jacyś zboczeńcy? To taki aktywny. Gdzie? Kurwa, ten znowu, tak? To ten. Ja wiedziałem, że to się zgodzi. Ja chcę być bohaterem tego show! Zawsze się trafia jakiś jeden nawalony typ. Ja mówię, gada jak 14-latka. Ale tak, ale tak. Zabawa. Trzeba nazwać rzeczy po imieniu. Słuchajcie, bo ja wiem, że wszyscy myślimy, że zboczeńcy są gdzieś daleko. Siedzą w Kalifornii, kręcą pornosy i wcierają budyń w psa krzesłem. Nie? Robią różne czarne rzeczy. A oni są wśród nas. Oni są na serio wśród nas. Dlatego zrobiłem sobie teraz ćwiczenie. Wszyscy patrzymy na siebie, patrzcie sobie w oczy tutaj. Sąsiadowi w oczy, nie na mnie, sąsiadowi w oczy. Patrzcie sobie głęboko w oczy. Czy ten człowiek o was może być totalnym zbolem? Nie wiecie tego, nie wiecie tego, na serio. Ten koleś może mieć na sobie stringi, stanik. W wolnych chwilach jeździć autobusem i wcierać swoje frisbee o krocze. Patrząc na maszynistę, mówiąc, no jedziemy do pętli. Nie wiadomo. Myślicie, że normalni ludzie koło nas? Kolejne pytanie. Kto jest szczęśliwy? I tu się pierdol. Kto jest szczęśliwy? Ręka w górę. Wow, jak dużo. Ostatnio byłem w Łodzi, to ani jedna osoba nie podniosła. Wiecie, bo dużo ludzi nie podnosi rąk. Ja mam wrażenie, że większość ludzi nie jest szczęśliwa tak do końca. Dzieci są na maksa szczęśliwe. Ja mam wrażenie, że to dlatego, jak je traktujemy. Cały czas ktoś im śpiewa piosenki, całuje, przytula, daje ciasteczka. Jakby mnie tak traktowano, to bym inaczej reagował na pocztę. Ja myślę, kto przyszedł wysłać list? Ja! Gdzie? Do urzędu skarbowego! To proszę do kolegi. Czu, czu! Jest kto? Ja uważam, że każdy z nas powinien mieć prawo stanąć na środku skrzyżowanej i krzyknąć: Ciociu! I przychodzi policja i cię wysadza w krzaku. Od tego powinna być kurwa policja! Bo wielu ludzi, wiecie, jakby, kto ostatnio z was się czymś tak mega zachwycił? Ja, pamiętam, jak byłem dzieckiem, widziałem radio, to myślałem, że oszaleję ze szczęścia. Matko, to robić wiem! Musiałem wyjąć baterię, polizać, to wszystko było zajebiste. Teraz taką samą dozę uwagi przykuwa u mnie tylko łechtaczka. Też muszę polizać, bo mówię, matko, jak to działa? Co to jest? Kompletnie nie szaleje, co się dzieje. Wiecie, jakby dużo ludzi też wzięło sobie do serca to bycie dzieckiem, tylko w bardzo zły sposób. Bardzo ludzi, wielu przesunęło wiek nastoletni do 30 w naszym kraju. Siedzą w kawiarniach i piją latę. Wolne zawody, kurwa. Freelancerzy. Są tak amerykańscy z tym swoim latem, tak w ogóle zachodni. Że jak siadasz konik przy stoliku, to ci ramik w komórce włącza. My ich powinniśmy traktować jak dzieci. On przychodzi tam, kto przed wypić latę? Ja! Wypierdalać szukać pracy! Panda, wielu. A porządni ludzie, co mają pracę? Mój kumpel jest weterynarzem. Dopiero ostatnio na praktykach dowiedział się, że od psów czempionów pobiera się nasienie na rękę. I co taki człowiek ma czuć? 6 lat studiów. Kurwa. Marek, nie patrz nikomu w oczy. Dobrze, przynajmniej, że raz sobie. Nie myśl. Straszne. I oni siedzą w tych kawiarniach, piją latę. A wiecie, jakby ja mam 30 lat. Nie tak jak Kasia, 39. Nie, jakby ja mam 30. No nie mam, więc nie dostanę w pierwszym słowie. Ja
miałem 30 lat, w średniowieczu to było max, co mogłeś osiągnąć. Byłeś dziadkiem albo martwy, to było no, game over, koniec. A długość życia się zwiększa. Co znaczy, że niedługo będziemy mieli tak samo nieogarniętych jak ja, 70-80-latków, jak Andrzej. Rzucą ją po fajdowce. I siedzą piolatem. Jakby, ja nie rozumiem, czemu przestaliśmy oczekiwać coś od siebie. Ja rozumiem, że nic nie oczekujemy od dzieci. Bo dzieci są mega chujowe. Ktoś ma dzieci? Po co? Po co ci? Są kompletnie bezużyteczne. Połowa nie umie czytać. Ledwo chodzą, żaden nie płaci podatków. W Polsce dzieci są kompletnie bezużyteczne. W Chinach robią iPhony. Jak ja będę miał dziecko, to mam mi zrobić przynajmniej kurwa jeden telefon. Co ty się wykupiasz z tymi klockami? Chodź tu! Kurde, masz pastę nazwiczny i jedziesz! Dzieci to jest baba debili, nienawidzę ich. Chodzą, drą mordę w restauracjach, kurde, gdzieś w samolotach, w ogóle wiecie, wszędzie. Ja chciałbym wprowadzić prawo. Jeżeli dziecko zacznie drzeć mordę w restauracji, to nam wszystkim zgromadzonym musi zrobić iPhone. Szybko się nauczy rezon, nie? Jak będzie w piątek do fabryki śmigał zamiast do przedszkola. Za co? No, damy mordę na jogurtach, że chcę woda. I dobrze! Rób teraz. Bez sensu. W ogóle młodzi ludzie teraz. 18-19 lat. Jakieś tak zaczesane te włoski jak na Bajbera. Jakiś tutaj prosty daszek, spodnie, rurki pomarańczowe, te pumy czy coś. W ogóle mój dziadek patrząc na nich mówi, że on pochodzi z innych czasów. Z prostszych czasów. Kiedy jeszcze mężczyźni go nie podniecali.